Rozdział trzeci. Czy Chrystus jest Bogiem? W wielu miejscach w Biblii Chrystus jest nazwany Bogiem. Psalmista mówi: Bóg, wszechmocny Pan, Jehowa, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. Z Syjonu, pełnego piękności, zajaśniał Bóg. Bóg nas przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Psalm 50, wersety 1 po 6. To, że ten fragment Pisma Świętego odnosi się do Chrystusa, wynika z tego, że po pierwsze, Pan Bóg przekazał cały sąd Synowi, Jan 5:22. A po drugie, z faktu, że przy drugim przyjściu Chrystusa pośle On swoich aniołów i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, Mateusza 24:31, Bóg nas przybywa i nie milczy. On nie milczy, gdyż wówczas, gdy Pan osobiście stąpi z nieba, stąpi z trąbą Bożą i głosem Archanioła. 1 Tesalonicza 4:16. Ten głos będzie głosem Syna Bożego i usłyszą go wszyscy, którzy są w grobach i zostaną oni wezwani, by wyjść z grobu. Jan 5, wersety 28 po 29. Święci, którzy powstaną z grobów oraz żyjący sprawiedliwi zostaną razem pochwyceni w powietrze naprzeciw Pana, aby już wiecznie z Nim być. To jest właśnie owo spotkanie albo zgromadzenie, o którym mówi Psalm 55 werset oraz 2 Tesaloniczan 2:1. Patrz także Mateusza 24, 31 i 1 Tesaloniczan 4,16. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego sroży się potężna burza. Kiedy Pan Jezus objawi się na obłokach w otoczeniu potężnych aniołów, wtedy w ogniu płomienistym wymierzy karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. 2 Tesaloniczan 1,8. Z tego widzimy, że tekst z Psalmu 50, wersety 1 po 6 jest dokładnym opisem powtórnego przyjścia Chrystusa, przychodzącego, aby zbawić swój lud. On przyjdzie jako Bóg Wszechmogący. Porównaj Hebrajczyków, 3 rozdział. To jest jeden z jego prawnie należnych mu tytułów. Na długo przed pierwszym przyjściem Chrystusa prorok Izajasz skierował do Izraela następujące słowa pocieszenia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie włada na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Izajasza 9:5. To nie są słowa Izajasza, ale są to słowa Ducha Bożego. Pan Bóg, zwracając się bezpośrednio do swego Syna, użył takiego samego tytułu, jaki należy się Jemu jako Ojcu. W Psalmie 45:7 czytamy następujące słowa. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berbem sprawiedliwym jest berbo Królestwo Twego. Powierzchowny czytelnik może przyjąć słowa psalmisty jako wyraz okazania Bogu czci. Jednak kiedy zwrócimy się do Nowego Testamentu, stwierdzimy, że ma to o wiele głębsze znaczenie. Zobaczymy tam, że Bóg Ojciec w swej wypowiedzi zwraca się do swego Syna, nazywając Go Bogiem. Patrz Hebrajczyków, 1 rozdział, wersety od 1 po 8. To imię Bóg, Zbawiciel, nie otrzymał w wyniku jakichś wielkich zasług, lecz jako
prawnie należne mu dziedzictwo. Pisze z listu do Hebrajczyków, mówiąc o mocy i wielkości Chrystusa w porównaniu z aniołami, oświadcza: i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Hebrajczyków 1:4. Syn zawsze zgodnie z prawem nosi nazwisko Ojca, a Chrystus jako jednorodzony Syn Boży posiada pełne prawo do tego samego imienia co Ojciec. Ponadto Syn zawsze mniej lub więcej jest odbiciem swego Ojca. On jest wyrażeniem i uwypukleniem osobowości i natury swego Ojca, ale w niedoskonały sposób przedstawiał Go, posiadając fizyczne, cielesne ciało, gdy był tu na ziemi jako człowiek. Jednakże nie ma niedoskonałości w Bogu, ani też w żadnym Jego dziele, dlatego Chrystus jest odbiciem istoty osoby Ojca. Hebrajczyków 1:3. Jako Syn sam z siebie istniejący Bóg ma już z natury wszystkie atrybuty boskości. Prawdą jest, że wielu jest synów Bożych, ale Chrystus jest jednorodzonym Synem Boga i to w takim znaczeniu, w jakim żadna inna istota nie była i być nie może. Aniołowie również są synami Bożymi, ale przez stworzenie, jak na przykład Adam, Joba 38:7 i Łukasza 3:38, chrześcijanie również są synami Bożymi, ale przez adopcję. Rzymian 8:14-15. Jednak Chrystus jest Synem Bożym przez narodzenie. Pisarz listu do Hebrajczyków wykazuje, że Chrystus nie został wyniesiony do godności Syna Bożego, ale ona prawnie mu się należy. Dalej powiedział, że Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Bożym, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem. Hebrajczyków 3:6. Następnie wykazuje, że Chrystus jest budowniczym domu Bożego. Hebrajczyków 3:3. Jest tym, który zbudował świątynię pańską i nosi oznaki majestatu. Zachariasza 6:12-13. Chrystus w najbardziej przekonujący sposób nauczał, że jest Bogiem. Gdy bogaty młodzieniec przyszedł do Chrystusa i zapytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Jezus rzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Marka 10:17-18. Co Jezus chciał wyrazić przy pomocy tych słów? Czy sądził, że nie ma prawa do tego rodzaju zwrotu wobec siebie? Czy chciał dać zrozumienie, że absolutnie nie jest dobry? Czy było to zaniżeniem swojej wartości? W żadnym wypadku. Przecież Jezus był doskonały, dobry. Do Żydów, którzy ustawicznie śledzili Go, by móc oskarżyć Go chociaż o najdrobniejsze przewinienie, wyraźnie powiedział: kto z was może mi dowieść grzechu? Jan 8:46. W całym narodzie żydowskim nie można było znaleźć ani jednej osoby, która mogłaby wykazać mu jakikolwiek zły czyn lub wypowiedź, która nosiłaby w sobie chociaż cień złego. Ci zaś, którzy chcieli go oskarżyć, mogli to uczynić tylko przy pomocy fałszywych świadków. Apostoł Piotr mówi: on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. 1 Piotra 2:22. Paweł zaś oświadcza: on, Chrystus, nie znał grzechu. 2 Koryntian 5:21. Psalmista pisze: Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Psalm 92:16. Jan mówi: a wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzech, a grzechu w nim nie ma. 1 Jana 3:5. Chrystus nie może sam sobie przeczyć, dlatego też nie mógł powiedzieć: nie jestem dobry. On jest i był absolutnie dobry. Był bowiem pełnią dobroci. Ponieważ nikt oprócz Boga nie jest dobry,
a Chrystus jest dobry, zatem wynikła z tego, że Chrystus jest Bogiem i że była to prawda, którą chciał przedstawić bogatemu młodzieńcu. Tego też uczył swoich uczniów. Gdy Filip poprosił Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Jan 14,8 Jezus odpowiedział: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jan 14,8-9 Równie wyraźne są słowa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jana 10,30 Chrystus był tak prawdziwym Bogiem, nawet tutaj wśród ludzi, że gdy go pytano: Ukaż nam Ojca, powiedział: Spójrzcie na mnie. Przypomina to oświadczenie Boże, które Ojciec wypowiedział, gdy jednorodzonego Syna zesłał na ziemię: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boże. Hebrajczyków 1,6 Nie tylko wtedy, gdy wspólnie z Ojcem dzielił wspaniałość, kiedy jeszcze świat nie został stworzony, aniołowie składali mu hołdy, ale także w Betlejemie w czasie narodzenia wszystkim aniołom zostało polecone, aby mu się kłaniali. Żydzi nie rozumieli tego, co Jezus nauczał o sobie, gdy oświadczył: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Podnieśli kamienie, aby go ukamienować. Na jego pytanie: Za jaką dobrą sprawę chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli: Dla dobrego uczynku nie kamienujemy cię, ale dla bluźnierstwa. To jest, że ty, będąc człowiekiem, czyniąc się Bogiem. Jana 10, 33. Gdyby było prawdą to, co o nim myśleli, to znaczy, że był tylko człowiekiem, wtedy jego słowa byłyby rzeczywiście bluźnierstwem, jednak on był Bogiem. Zadaniem Chrystusa, gdy przyszedł na ziemię, było objawienie ludziom Boga, aby mogli do Niego przyjść. Dlatego też apostoł Paweł mówi: Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. 2 Koryntian 5,19 A w Ewangelii Jana czytamy, że Słowo, które było Bogiem, stało się ciałem. Jan 1,14 W związku z tym zostało dane świadectwo, że Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jan 1,18 Zwróćmy uwagę na wyrażenie: jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Chrystus ma tam swoje miejsce. Tam Jezus ma swoją siedzibę. I On jest częścią boskości, niezależnie od tego, czy jest w niebie, czy na ziemi. Użyta tu forma czasu teraźniejszego wskazuje na Jego nieustanną egzystencję. Ta myśl jest zawarta także w słowach Jezusa skierowanych do Żydów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwiej niż Abraham był, jam jest. Jan 8, 58. To również wskazuje nam na Jego równość z tym jedynym, który objawił się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a który powiedział: Jestem, który jestem. 2 Mojżeszowa 3,14. Na zakończenie podam natchnione słowa apostoła Pawła odnoszące się do Jezusa Chrystusa. Upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Kolosan 1,19. Co to jest ta pełnia boskości? Wyjaśnia następny rozdział słowami: Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Kolosan 2,9. To jest absolutnie niezaprzeczalne i niedwuznaczne świadectwo mówiące o tym, że Chrystus z natury posiada wszystkie atrybuty boskości. Studiując zatem boskość Chrystusa, widzimy wyraźnie, że jest ona niepodważalnym faktem, objawionym przez samo Pismo Święte.